Ja chciałbym rozpocząć przekaz Bożego Słowa od tekstu z Dziejów Apostolskich w 17 rozdziale, gdzie czytamy, że bracia wyprawili Pawła i jego współtowarzyszy w nocy, no to jest Pawła i Sylasa, do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi, do Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Myślę, że tutaj jednocześnie mamy pewną taką wskazówkę, czy pewne takie uzupełnienie, że oprócz tego wspólnego rozważania, ono mnie by w zupełności wystarczyło. Nawet gdyby jeszcze trwało w miejsce kazania o kolejne pół godziny czy godzinę, to jednak w tym wersecie mamy też powiedziane, że był też ktoś zwiastujący, ale bardzo rzeczą ważną, że byli ci, którzy przynajmniej rozważali to w swoich umysłach i sercach. Oni przyjmowali to słowo z całą gotowością, ale badali też pisma, sprawdzali, czy tak się rzeczy mają, jak głosił apostoł Paweł. Myślę, że to jest dobry wstęp, zachęcający nas wszystkich, aby zawsze sprawdzać, badać w trakcie zwiastowania, co brat dany przekazuje, czy rzeczywiście tak to się ma na faktach, które Biblia podaje. Podobnie było w Tesalonice, gdzie apostoł Paweł na podstawie pism, a dodam, o czym my wszyscy wiemy, że pisma, o których tu jest mowa, to święte księgi hebrajskie, czyli tak zwany Tanach, Biblia hebrajska mówiąc inaczej, począwszy od Tory, poprzez księgi właśnie dydaktyczno-historyczne i profetyczne, czyli prorocze. A zatem jesteśmy zachęceni przez tutaj ten fragment do uważnego nie tylko słuchania, ale także do badania, do sprawdzania, weryfikowania. Powiem tak dość humorystycznie, niedawno oglądałem taką ilustrację, proszę się nie obrazić, na której przedstawiony jest Jeszua, Mesjasz, Jezus, który przemawia do słuchających go uczniów i mówi, ale słuchajcie naprawdę uważnie. Aby zaś nie było tak, że potem powstają cztery Ewangelie. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Nawet w późniejszym, drugim wieku powstał tak zwany diateserum, czyli jedna skonsolidowane pismo, które zawierało treści czterech Ewangelii. A zatem, no, myślę, że kiedy my uważnie badamy pisma, kiedy uważnie słuchamy, to właściwie, kiedy by nam przyszło spisać później, krótko choćby, to, co nam zostało przekazane, to jednomyślnie wyrazimy to stanowisko, nie będzie żadnych wątpliwości, że jeden pisze tak, drugi inaczej i są później rozbieżności, nieścisłości, czy po prostu brak tej spójności. O czym chciałbym mówić? Chciałbym po części mówić o prawach Noacha, czyli prawach Noego. Wy znacie takie prawa? Bo właściwie nie ma takiego pojęcia w Biblii. No, ale bardzo często słyszymy o czymś takim, że nas właściwie nie Żydów, mimo że wierzymy, i to wierzymy jak Jezus, bo przecież wszyscy jednogłośnie twierdzą, że wierzą jak Jezus i że są Jego naśladowcami, że nas obowiązują jakieś prawa Noacha, czyli Noego. I nawet, bo to w judaizmie ta koncepcja i ten pomysł, ta idea powstała, że tych praw jest siedem. Nie obowiązują nas w dosłownym tego słowa znaczeniu przykazania dekalogu, chociaż po części owszem, jak się okaże, z tych praw Noego, ale właśnie prawa Noego. I kiedy tak sobie otworzymy jakąś interesującą książkę wydaną przez autorów żydowskich, proszę mnie źle nie zrozumieć, wy znacie mój serdeczny stosunek do narodu
żydowskiego, a szczególnie do wierzących, do wyznawców judaizmu, a zatem to nie ulega wątpliwości. Natomiast nie znaczy to, że ja się z wszystkim zgadzam. Absolutnie jest nie do przyjęcia nawet wiele rzeczy, które jest zawartych w tak zwanych komentarzach czy pisach, torze ustnej, która stanowi całość z torą pisaną, bo taka, bo takie jest stanowisko w judaizmie, że tora pisana nie jest całą torą, nie jest pełnią Bożego objawienia, jeżeli nie jest łączona z torą ustną. Rzecz jasna, że to jest nie do przyjęcia, mimo że w torze ustnej, czyli w tych różnych przypisach, komentarzach, opracowaniach w Talmudzie bardzo obszernym jest mnóstwo rzeczy, pod którymi się podpisać mogę i na pewno nie jeden z nas by się podpisał. I zapewne też zgadzamy się z tym, że lepiej się uczyć od braci starszych w wierze pewnych spraw, jeśli chodzi o głębsze jakieś zrozumienie kulturowe, znaczeniowe pewnych zagadnień czy pojęć, niż od innych. To nie ulega wątpliwości. Ale kiedy mówimy o tych prawach Noacha, to po prostu judaizm tę koncepcję wysunął na podstawie chociażby tego znaku, który ma być symbolem wiecznego przymierza, mianowicie owa tęcza, jak tam czytamy w 9 rozdziale 16 i 17 werset: gdy tedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi. I rzekł Bóg do Noego: to jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, które jest na ziemi. Ja nigdy nie zliczyłem tych barw, jakie występują właśnie w owej tęczy, w owym łuku. Ale Żydzi policzyli może dobrze, może nie do końca skrupulatnie, tego nie wiem, to nie jest istotne. Istotny jest sam ten znak, na pewno, tu się chyba zgodzimy wszyscy, że jest tam siedem właśnie odcieni, siedem barw. Stąd ustalili, że owe prawa Noacha mieszczą się w siedmiu przykazaniach. I pierwsze z tych przykazań, dodają jednocześnie, może tutaj to też godne uwagi, że te przykazania wynikają z wyinterpretowanej treści tych dziewięciu, a właściwie siedmiu rozdziałów przed potopem. Z tych wcześniejszych rozdziałów Tory, zanim nastał potop. A zatem czytam. Pierwsze przykazanie mówi: zakaz jedzenia części żyjącego zwierzęcia. Czyli to jest jedno z praw Noego, mówiące, że Bóg zakazuje nam jedzenia części żyjącego zwierzęcia. Może to tak zabrzmi dla jednych humorystycznie, dla drugich no wstrząsająco. To tak jakbym szedł z dość ostrym nożem i pasie się krowa, ja jej tam kawałek odcinam. No, rzecz niesamowita, coś okrutnego, brutalnego, nie do pomyślenia, w umyśle zdrowego człowieka się to coś takiego nie mieści, więc nawet takiego prawa, czy takiego przykazania, czy takiego zakazu nie trzeba formułować. Ale czy znajdziecie taki zakaz w tych siedmiu pierwszych rozdziałach Księgi Mojżeszowej? Nie znajdziemy, choćbyśmy szukali do końca życia, nigdzie czegoś podobnego nie znajdziemy. Teraz będzie kilka przykazań czy zakazów, które owszem, możemy znaleźć w Dekalogu, ale czy wszystkie znajdziemy w tych pierwszych siedmiu rozdziałach? Zakaz złorzeczenia Bogu. To jest drugi zakaz, drugie przykazanie. Można wyczytać to między wierszami, bo skoro czytamy tam w szóstym rozdziale, mianowicie przed potopem, jest takie sformułowanie, mianowicie, że wielka była złość człowieka na ziemi i wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. No i jak później czytamy tam dalej,
że mianowicie cały świat tutaj trwał w bezbożności, więc można tutaj rzeczywiście między wierszami coś takiego sformułować, taki zakaz, że złorzeczyli, bluźnili Bogu. Tutaj się zgadzam, że jak najbardziej jest to właściwe. Zakaz kradzieży to jest trzecie przykazanie. No, ono jest przede wszystkim zawarte w dekalogu, także jak najbardziej nie można tego kwestionować. Czwarte to zakaz bałwochwalstwa. Nie wynika to też bezpośrednio z tych pierwszych rozdziałów, ale też można by to między wierszami odczytać, bo w sumie można by rozszerzyć to przykazanie, kiedy ktoś nie uznaje Boga jako tego, który ma prawo czegoś oczekiwać, żądać, a człowiek sobie zupełnie innych bogów czyni, różne inne bóstwa zajmują w jego życiu miejsce, tak jak najbardziej można to między wierszami też wyczytać. Zakaz niemoralnych stosunków seksualnych też można jak najbardziej. Z tego kontekstu jak najbardziej. No i mordowania, bo wiemy dobrze, że Kain zamordował swojego brata Abla. I siódme przykazanie, no też go nie znajdziemy, rzecz jasna, to już jest nie zakaz, ale nakaz. Nakaz ustanowienia sądów do egzekwowania części poprzednich praw. No, nie znajdziemy takiego oczywiście nakazu, chociaż byśmy powiedzieli, że jest to słuszne. Jak najbardziej, czy to w społeczności ludzi wierzących, czy w ogóle w społeczeństwie w danym państwie, że jest to bardzo często egzekwowane, kiedy ktoś dopuszcza się złodziejstwa, morderstwa, czy jakichś innych rzeczy, ale szczególnie tych, bo przecież z powodu złorzeczenia Bogu, raczej chyba, że Kościół, ten najbardziej tutaj dominujący, no to obrazek uczuć religijnych z byle powodu może kogoś, po prostu zaskarżyć. Także mamy tu zatem tak de facto drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, czyli tych pięć przykazań, które możemy między wierszami lub też wyraźnie znaleźć jakieś odniesienia w tych pierwszych rozdziałach i oczywiście w dekalogu. Ale jak już bardzo łatwo zauważyć, nie mamy takiego sformułowania już, które by odnosiło się do szabatu, bo ci, którzy posługują się owym prawem właśnie, bardzo często się na nie powołują, mówiąc, że ten szabat nie obowiązuje już nas, nie Żydów, którzy również jesteśmy wierzącymi i również wierzymy w tego samego Boga, w Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, w Boga Izraela i tak dalej. Również nie ma odniesienia do czci dla rodziców, a wiemy, że to jest jedno z fundamentalnych przykazań dekalogu. Nie znajdziemy odniesienia również do równie ważnego przykazania, które zakazuje składania fałszywych świadectw. Mówiąc ogólnie o kłamstwie, można by tutaj szeroko mówić i między innymi to przykazanie również przestrzega nas przed czymś podobnym. Nasza mowa ma być tak, tak, nie, nie. Bardzo często właśnie ludzie z tym mają największy problem. A zatem zauważmy, że tutaj mamy do czynienia z takimi prawami, które wywodzą się, które sformułowali w średniowieczu Żydzi. W judaizmie sformułowano te prawa i o dziwo, mimo że Księga Daniela powiada w 7 rozdziale, warto przeczytać, chociaż znamy dobrze ten tekst, 25 werset, że nastanie taki czas, kiedy pewna potęga religijno-polityczna będzie mówić zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczyć świętych Najwyższego, będzie zamyślać odmienić czasy i prawo. Tydzień temu słyszeliśmy między innymi o Bożym czasie, czy o Bożych czasach. Bo tutaj jak najbardziej trzeba się zgodzić z przypisem Biblii Tysiąclecia, że kiedy czytamy o tych czasach, mowa jest o świętach ustanowionych przez Boga. A więc powstała taka potęga religijno-polityczna, która
nie tylko przeciwko samemu Bogu wystąpiła i to jawnie. Wiele na ten temat nieraz mówiłem, więc nie będę już przypominał faktów pewnych, która będzie męczyć świętych Najwyższego, a więc o prześladowaniu Żydów i nie-Żydów też mówiliśmy, innowierców, przez całe stulecia działo się to, ale że również zmieni święta Boże, te czasy Boże, te właśnie święta w określonym czasie postanowione przez Boga, o czym brat tutaj tydzień temu czytał z 23 rozdziału Księgi Kapłańskiej, że Bóg postanowił święte zgromadzenia w określonych czasach, począwszy od szabatu, poprzez święto Paschy z przaśnikami i tak dalej, święto Szawuot, a więc tygodni, czyli pięćdziesiątnicy i wreszcie święto Trąbienia, Rosh Hashana, święto Yom Kippur i wreszcie święto Szałasów. Mówię tylko o tych najważniejszych świętach biblijnych, bożych, a nie mówię o tych postanowionych później, jak Purim czy Chanuki. A zatem targnął się ktoś na Boże prawo oraz na unieważnił wszystkie znaczenie wszystkich świąt bożych, czasów. I no nie ma w tym nic dziwnego, moglibyśmy powiedzieć, no bo skoro jest to taka no zaprzysięgła instytucja, która twierdzi, że Kościół nasz nigdy nie popełnił błędu i nie popełni, a papieża nie ma prawa nikt absolutnie sądzić. To są cytaty dosłownie z 1075 roku papieża Grzegorza VII, z tak zwanego diktatu papale, czyli dyktatu papieskiego. My wiemy, że po prostu no, cała historia świadczy przeciwko tym stwierdzeniom, tym tezom, jest ich znacznie więcej, ja tylko te dwie przytoczyłem tutaj. No, można by jeszcze dodać, że tylko biskupa rzymskiego należy całować w stopy. To też jeden właśnie z tych tam zaleceń i w tym dyktacie papieskim. Oto nie ma w tym nic dziwnego, kiedy mówimy o tej instytucji, ale kiedy to mówi Izrael, kiedy to głosi judaizm, kiedy to użyje słowa, kiedy to propaguje religia, która powinna być świadectwem i świadkiem dla innych narodów, bo tak Bóg postanowił, aby nas uczono, bo i nawet o tym mówiliśmy dzisiaj, i to nie tylko swoich współwierzących braci, ale wszystkich, którzy przylgną do Boga Izraela. Podobnie jak Rut, która powiedziała: Bóg Twój, Bóg mój, lud Twój, lud mój. Kiedy właśnie mówi to właśnie Izrael, głosem mędrców, biblistów żydowskich od czasów wczesnego średniowiecza, to jest to niesamowita rzecz. To musi po prostu to niepokoić. Bo przecież my widzimy tutaj wyraźnie, tu istnieje kontrast, że o ile dla pewnych zakazów nie znajdziemy bezpośredniego potwierdzenia w tych pierwszych 7 rozdziałach, to znajdziemy podstawę dla ustanowienia tak zwanej instytucji szabatu. A więc to, co się mieści w tych pierwszych rozdziałach, to zostało pominięte, a przecież narodu żydowskiego nie było. A może był? W Bożym zamyśle, owszem, to i ty, i ja, bo tak mówi Biblia, że Bóg oto wszystko przewidział, że w księgach nawet nasze dni, których jeszcze nie było, zostały spisane w 139 psalm, czy 4 werset księgi listu do Efezjan, czy tam byśmy czytali w innych miejscach podobne sformułowania, ale narodu żydowskiego nie było. Natomiast Bóg postanowił dwie instytucje. Ja niejednokrotnie, nie tylko ja, ale wielu tutaj braci na ten temat się wypowiadało, więc zapewne nic nowego tutaj odkrywczego nie powiemy sobie, ale warto pewne rzeczy przypominać, że dwie instytucje ustanowione przez Boga to instytucja małżeństwa i błogosławił im Bóg, uczynił ich na swój obraz i podobieństwo i również instytucja szabatu. Kiedy czytamy w 2 rozdziale od 2 wersetu: i ukończył Bóg w 7 dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia 7 od wszelkiego dzieła, które uczynił, i pobłogosławił Bóg dzień 7. Może tu się zatrzymajmy na moment, bo mówiliśmy wiele
o błogosławieństwie. Czyżby nasi kochani starsi bracia wierzę, bo nie czynić czegoś, co jest w prawach Noacha zawarte, to może być problem. Chociaż na przekór sobie twierdzą oni, wystarczy wejść na jakąkolwiek stronę internetową, wpisać prawa Noacha, być może taki czy inny wykład czy wyjaśnienie znajdziemy. Tam potwierdzające to, o czym mówię. Twierdzą oni, że te prawa są prawami naturalnymi. Ale to jest nieprawda. Bardziej, chociaż w pewnym sensie można by się w pewnym zaznaczam zgodzić, bo bardziej naturalnym jest dla nas ludzi egoizm. To jest naturalne. My od kolebki zachowujemy się egoistycznie. Aż po grób. O ile nie zostaliśmy odrodzeni przez Boże Słowo i Ducha Bożego. Natomiast naturalnie my nie odcinamy się od złodziejstwa, od cudzołóstwa, ujmę to te seksualne stosunki niemoralne. Raczej naturalną jest rzeczą, że właśnie człowiek chciałby coś na lewo załatwić, coś zdobyć, osiągnąć w nieuczciwy sposób, ukraść, a nawet i zamordować. Te rzeczy są bliższe naturze ludzkiej, bo serca ludzkiego nie muszę kończyć. Nasz Pan powiedział, co wypływa. To jest rzeczą naturalną, czynić wszelkie zło. Naturalną rzeczą natomiast nie jest czynić to, co jest Bożą wolą. Dopiero Bóg nas musi uzdolnić do tego, abyśmy ponad nasze własne skłonności mogli rozmiłować się w czynieniu Bożej woli. Oto więc, czyżby nasi kochani starsi bracia chcieli nas pozbawić czegoś, co nie trzeba? Szczególnie po prostu do tego wielkiego wysiłku czynić, przyjąć i odbierać błogosławieństwo? Błogosławieństwa? Czyżby chciano nas pozbawić błogosławieństwa? Przecież błogosławieństwo Boże wzbogaca. Błogosławieństwo Boże na kartach Pisma Świętego ukazane jako jest coś najważniejszego, najcenniejszego, jeśli tylko jesteśmy wierzącymi. Jeżeli wierzymy tak, jak Bóg powiedział, tak jak Piotr wyznał, że trzeba bardziej nam słuchać Boga niż ludzi. A zatem, o czym ostatnio też nieraz i prywatnie rozmawialiśmy w domu, czy Boga mam słuchać, czy braci starszych wierzę? W tym, co dobre, tak. Apostoł Paweł był jednym z pośredników, bratem z krwi i kości, Żydem, jak i oni. Ale oni, właśnie Berejczycy, również Żydzi, uznali za stosowne wszystko dokładnie badać, rozważać, czy tak się rzeczy mają, czy jest to zgodne z Pismem, z tym całym Pismem, które przez Boga jest natchnione, gdzie jest Boże fundamentalne objawienie, czyli Tanach, Biblia hebrajska, te święte księgi hebrajskie. Bóg pobłogosławił. Jak pięknie to potem wyrażono w księdze Izajasza, proroka, pozwólcie, że te słowa również przeczytam. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę, 58 rozdział 13 i 14 werset. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia szabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał szabat rozkoszą, a dzień poświęcony Bogu godnym czci i uczcisz Go, nie odbywając z Nim podróży, dodam w nawiasie czy w klamrze, dla własnych jakichś potrzeb, celów egoistycznych, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz rozkoszował się Bogiem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię cię dziedzictwem twojego ojca Jakuba, bo usta Boga Jahwe to przyrzekły. A zatem Bóg obiecał przeogromne bogactwo błogosławieństw dla tych, którzy idą za Jego przykładem. Bo jak On odpoczął, kiedy wszystko zostało doskonale uczynione, oczekuje, abyśmy również.
odpoczęli w takim duchowym wymiarze tego słowa, znaczeniu, abyśmy mogli odpocząć od wszelkich naszych, nie tylko prac przyziemnych, od tej żądzy zdobywania dóbr, bogactw, czy prowadzenia jakichś interesów, czy innych prywatnych spraw, ale abyśmy odpoczęli od wszelkich trosk, problemów, przynosząc je właśnie Bogu. Wszelką troskę składając właśnie, kiedy padamy na kolana. I to myślę, że kiedy rozpoczynamy szabat, zgodnie z Bożym postanowieniem, aby to uczynić. Aby w ten dzień szabatu nic nie przyćmiewało nam tej szczególnej relacji z Bogiem. Tego błogosławieństwa nie ograbiało nas od Niego cokolwiek. I uczynił Go świętym, bo to jest poprawniejsze. Tu jest i poświęcił. Uczynił Go świętym. Jest coś niesamowitego w tym, że właśnie ten dzień, który się zdaje niczym nie różni od pozostałych dni, Bóg uczynił świętym. A co Bóg błogosławi i czyni świętym, to czyni raz na zawsze. Można by to zilustrować następującym przykładem. Kiedy Mojżesz stanął przy krzewie gorejącym, usłyszał głos: Mojżeszu, zdej sandały z nóg Twoich, bo ziemia, na której stoisz, to ziemia święta. 3 rozdział 5 werset 2 księgi Mojżeszowej. Dlaczego ta ziemia była święta? Ponieważ tam Boża obecność się manifestowała. Dlaczego to przykazanie, dodajmy jeszcze, czyż Bóg nie jest na każdym miejscu, jak to mówimy, że jest wszechobecny? Czyż tylko w świętym dniu szabatu? Czy w jakimś określonym tylko miejscu? Tak, oczywiście, Bóg jest wszechobecny. On zna każdą naszą myśl, każde słowo, zanim zdążymy je wyrazić, o czym mówi 139 psalm wyraźnie, czy też kiedy sam Pan nasz mówi, że On wie dokładnie, czego potrzebujemy, zanim Go poprosimy. Ale kiedy mówi: zdej z nóg sandały swoje, bo ziemia, na której stoisz, to ziemia święta, to jest pewna różnica między tą wszechobecnością a tym stwierdzeniem. Oto Boża chwała. Oto sam Bóg objawia się w tym miejscu i rozmawia z Mojżeszem. Oto kiedy czyni szabat świętym, to mimo że on się po ludzku nie różni niczym od pozostałych dni, Boża świętość spoczywa. Boże Słowo, które jest wyrazem Jego osobowości, Jego charakteru. Tego nikt i nic nie może zmienić. I po prostu bracia starsi wierzą, chcą nas od tego uwolnić, jakby to było coś niedobrego. Coś, co by wymagało dużego wysiłku. Powiedziałem, wysiłku wymaga, aby nie cudzołożyć. W cudzysłów użyjmy to, żeby ktoś nie myślał nie wiadomo co. Pewne przykazania wymagają pewnego wysiłku, bo sam Paweł to przyznał, że on ma zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. A zatem pewne Boże przykazania, pewne nakazy czy zakazy mogą rzeczywiście powodować, że my tak niełatwo nam się do tego przyłożyć całym sercem. Natomiast co do szabatu, jeśli ktoś oczywiście nie ma osobistego doświadczenia błogosławieństwa płynącego z zachowywania szabatu w Boży sposób, no to rzeczywiście będzie myślał, że to jest jakieś jarzmo. Jest to coś pociążliwego. Ale my wszyscy i myślę, no, że każdy jeden człowiek, który po prostu powiedział amen na to przykazanie, na wykład słów, które powinno na tyle oświecać, że człowiek nie powinien mieć wątpliwości, chyba że słucha tak, jak to właśnie, jak to większość ludzi, jednym uchem, a drugim uchem szybko wypuszcza. Także jeśli ktoś doświadczył tego błogosławieństwa, jeśli ktoś zapłacił też pewną cenę za wierność temu przykazaniu, czy każdemu innemu przykazaniu, wierność Bogu w ogóle mówiąc krótko, no to będzie się tego trzymał kluczowo. Będzie wiedział, że z tego płynie błogosławieństwo. Nie będzie miał wątpliwości, że
Nieraz jest słaby, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni. Wejrzyj na słabość mą. Dlatego śpiewamy, ucz mnie i wierzyć, i modlić, i wytrwać w jednym i w drugim. Nie zrywać nigdy społeczności z Bogiem, ale nigdy nie będzie miał wątpliwości, że co Bóg postanowił, postanowił raz na zawsze i płynie z tego wielkie Boże błogosławieństwo. Oto więc Bóg pobłogosławił Bóg dzień siódmy, uczynił go świętym, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Jeśli jesteśmy, jeszcze raz powtórzę, wierzącymi, czyli wierzymy w Boga Izraela, to nie wyobrażam sobie, jak ktoś mógł wpaść na taki koncert, jak nasi starsi bracia w wierze, i powiedzieć, no ale własny szabat nie obowiązuje. To, że ten główny nurt już chrześcijański, już nie godzi nazwy chrystiański, w IV wieku, a nawet już na przełomie III-IV wieku wpadł na pomysł, aby zastąpić święty dzień szabatu innym dniem, pierwszym dniem tygodnia, to jak powiedziałem, no to nie dziwi, bo już pod koniec pierwszego stulecia zbory mesjaniczne, chrystiańskie, chrystianizm ówczesny został zdominowany przez wierzących z pogan, czyli tak zwanych nie Żydów, mówiąc inaczej, z różnych narodowości, a oni wnieśli z sobą cały bagaż różnych poglądów, przekonań, idei, koncepcji itd. I to, że się zaczęło to już na początku, czy na przełomie pierwszego i drugiego stulecia, pięknie kwituje to w komentarzu bodajże do pierwszego rozdziału 10 wersetu Apokalipsy Dawid Stern. Kto ma komentarz żydowski do Nowego Testamentu, niech sobie przeczyta tam jego komentarz, że to niczego nie dowodzi, nie dowodzi to słuszności, tylko wręcz przeciwnie, dowodzi to, jak szybko odstąpiono od żydowskich korzeni. A my, powiedzmy, od biblijnych korzeni. Od tego, czego skrupulatnie przestrzegały zbory mesjaniczne, zanim zostały zdominowane przez właśnie nieżydów. Kiedy już w poszczególnych zborach nieraz nie było ani jednego narodowości żydowskiej wierzącego. Oto to jest rzeczą naturalną. To zostało też przepowiedziane, że tak się stanie. Ale my też wiemy z historii, bo sami rzymskokatoliccy uczeni, badacze, bibliści przyznają, że ten szabat był zachowywany równolegle w całym Imperium ówczesnym, a nawet i później, po upadku Imperium Zachodniego, i to dopiero na Soborze we Florencji w 1439 lub 1441, tutaj mogę się mylić, bo w jednym przypadku chodziło o czyściec, w innym o szabat, zakazano definitywnie. Wcześniej było przyzwolenie, aby równocześnie zachowywać i szabat, i pierwszy dzień tygodnia. Rzecz jasna, że po dzień dzisiejszy się uzasadnia, że zachowuje się ten pierwszy dzień tygodnia ze względu na zmartwychwstanie, na pamięć. Jest to pamiątka zmartwychwstania Mesjasza Jeszuły. Ale Pismo mówi i czytamy o tym wyraźnie, chociażby kiedy czytamy list Pawła, tutaj 11 rozdział i 26 werset listu do Koryntian. Podobnie i kielich po wieczerzy, ten kielich to nowe przymierze, we krwi mojej to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Oto śmierć pańską zwiastując. My przede wszystkim mamy upamiętniać, i to wyraźnie zbieżne jest znów z świętami, czasami przez Boga postanowionymi, świętem właśnie Paschy, Prześników, mamy upamiętniać śmierć pańską. Zmartwychwstanie niewątpliwie jest czymś niebywałym, ale na to został położony akcent. Oto więc nie ma żadnych podstaw, aby tutaj te prawdy biblijne, Boże, wieczne unieważniać w jakikolwiek sposób, tym bardziej, że
Bóg postanowił w swoim przykazaniu, kiedy czytamy dekalog, rzecz jasna, że i tutaj można się jakoś, pozwólcie, że powiem tak to kolokwialnie, wymigać, kiedy my czytamy, że nie tylko człowiek ma zachowywać. Już powiedzieliśmy sobie, że kiedy Bóg odpoczął, pobłogosławił i uczynił świętym, nie było narodu żydowskiego, a więc jak instytucja małżeństwa jest błogosławieństwem dla dwojga ludzi, jeśli prawdziwie po Bożemu wchodzą w związek i pragną żyć, jak Bóg przykazał, będą błogosławieni, tak instytucja szabatu również na wieki, jak i małżeństwo ustanowione, kiedy nie było narodu żydowskiego, jest wielkim błogosławieństwem, jeśli tylko dogłębnie rozważamy to prawo Boże, jak to pięknie wyraża Psalm pierwszy, dniem i nocą, odkrywając głębie tego przesłania, i kiedy przez wiarę przyjmujemy, to wtedy mamy wręcz prawo prosić: Boże, daj, aby ten dzień był inny od wszelkich innych dni, pozostałych tych pospolitych, powszechnych. Zresztą święty znaczy też inny, ale jeszcze coś, jeszcze więcej niż inny, oddzielony do czegoś szczególnego, aby w tym dniu się zgromadzać, społecznie oddawać Bogu chwałę. Nie tylko, aby regenerować swoje siły, chociaż nawet w niektórych magazynach amerykańskich ostatnimi czasy coraz częściej pojawia się właśnie ten apel, że trzeba powrócić do czegoś, co zostało zapomniane, mianowicie do zachowywania szabatu. Używają słowa szabatu. A zatem dlaczego to się dzieje, że nawet w magazynach takich, no, świeckich, ilustrowanych pojawia się taki apel, taki akcent? Ponieważ dzisiaj po prostu wszystkie instytucje niemalże działają 7 dni w pełnoczasowym, 24-godzinnym wymiarze czasu. Kiedyś, gdyśmy włączyli telewizor, powiedzmy, gdybyśmy byli emerytami czy rencistami i byśmy nie mieli nic innego do roboty, tylko siedzieć w domu i oglądać telewizję, to kiedy? Ja pamiętam, brat Emil, brat Winkler jeszcze lepiej, na pewno jak była jedynka, to już było wielkie osiągnięcie. Kiedy dwójka była? Ona już nie było nawet tak później. Później te pierwsze programy kończyły się hymnem o 12 w nocy i było cisza. Dzisiaj możesz oglądać telewizor na okrągło. Od rana do rana i tak cały czas. Są niektóre markety czynne na okrągło. No, że stacje benzynowe to rzecz zrozumiała. Takich realiach dzisiaj funkcjonuje świat, ludzkość. I dlatego tyle jest napięć, tyle stresu, tyle niepokojów i tyle walk, sporów, kłótni. Ludzie są napięci, sfrustrowani. Po prostu tego odpoczynku brakuje, tego właściwego odpoczynku, a dla ludzi wierzących ogromne znaczenie ma, aby to był właściwy czas. Na pewno jest rzeczą dobrą, abym w ogóle odpoczywał jakikolwiek dzień, to jest, bo taki argument się przydarza. Ale jeśli jestem wierzącym człowiekiem, to już nie wystarczy mi jakikolwiek dzień. Przyjdź w niedzielę i w sobotę, a dam ci we wtorek, bo takie argumenty się często słyszy u różnych pracodawców. Dla człowieka wierzącego jest ważne, aby to był ten, a nie inny dzień. I każdy człowiek wierzący, który zapłacił pewną cenę, który musiał załatwiać u jednego pracodawcy, drugiego, trzeciego, jeśli pracował w kilku miejscach i wszędzie Bóg mu pobłogosławił w tym, to po prostu za coś, za co się zapłaci, nie tak łatwo człowiek się tego wyzbywa później. A wręcz przeciwnie, wzrasta ogromny szacunek u pracodawcy. Oglądaliśmy ostatnio piękny film, pozwólcie, ja zresztą będę kończył, nie będę rozwijał tego tematu może dalej, ale ostatnio oglądaliśmy film, jeżeli się pomylę, proszę podpowiedz mi, Aniu, Przełęcz ocalonych. A kiedyś czytaliśmy książkę z 20 lat temu, bo tam tę książkę posiadamy, nietypowy bohater, mówiący o Desmondzie Dosie. Wielokrotnie reklamowano go w telewizji. To jest niedawno zmarły adwentysta, który jako tam 20-latek, czy 21, czy 2, już nie pamiętam ile miał, poszedł, po prostu postanowił pójść do wojska, postanowił pójść na wojnę, rzecz jasna, ale jako sanitariusz, nie biorąc broni do ręki. Zachęcam, ale naprawdę zachęcam, tak jak to
na tej ilustracji takiej nieco humorystycznej Jeszua mówi: słuchajcie, ale proszę, naprawdę uważnie słuchajcie. Zachęca naprawdę, obejście ten film. My kiedyś, zawsze kiedy jeszcze dzieci były małe, to czytaliśmy wieczorami książki na głos, całą rodziną żeśmy siedzieli. To była jedna z książek, którą wtedy czytałem. Piękna opowieść, ale nie fabularyzowana. No po części może, bo znany jest ten główny reżyser i jednocześnie aktor. Podpowiesz mi, z Australii? Mel Gibson, tak. Znany z epatowania widzów dość takimi brutalnymi i krwawymi scenami, ale myślę, że on nie przesadził ani o jotę, bo tak było na Wyspach Filipińskich. A jacy Japończycy byli, to też nie trzeba tutaj specjalnie nikogo przekonywać. Zresztą torturowali jedni i drudzy. Ten człowiek uratował 80, około powiedzmy, bo jeżeli nawet powyżej 80, to też się mieści w tym określeniu około 80 ludzi. Kiedy doszło do ostatecznej niejako batalii, to wszyscy, którzy przedtem go mieli w pogardzie, był tam nawet i bity, różnie, próbowano go złamać. Od oficerów, przez oficerów i najwyższych, z generałem łącznie. Nie ruszyli, stali wszyscy na baczność, zanim Desmond Doss, o co prosił go oficer: chciałbym, abyś się pomodlił, bo oni bez ciebie nie pójdą, nie zrobią ani jednego kroku. I to są sceny autentyczne. Mel Gibson był tak ujęty, kiedy się zapoznał z życiorysem Desmonda Dossa, że ja się dziwię, jak łatwo jest ludziom pozbyć się właśnie tego błogosławieństwa szabatu. Czegoś, co wcześniej wyznawali, powiedzieli, no to jest dla Żydów. Nas to nie obowiązuje, bo teraz są prawa Noacha ważne. I nagle po prostu, jak papugi, powtarzają prawa Noacha, a co my prawa Noacha interesują? Mnie interesują, wybaczcie, ja mam wielki szacunek dla Noego. Mnie interesują prawa Boże. Bo jeśli jest w tych rozdziałach coś, co można by w ten sposób nawet określić, to są to Boże prawa. I one są wiążące. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, niż judaizmu, niż katolicyzmu, niż całego protestantyzmu, niż wszelkich nurtów ewangelicznych. Bo nie ma żadnego uzasadnienia dla świętości pierwszego dnia tygodnia. Nie znajdziemy w Biblii ani jednego stwierdzenia, w którym ten dzień nazwany byłby świętym. Nie ma ani jednego nakazu w Biblii, który by nam polecał zachowywać ten dzień. Nie ma nic, co by mówiło o tym, że Mesjasz, czy Bóg, przede wszystkim Bóg, cośkolwiek zmienił. Sam Jeszua powiedział, zgodnie z tym, co czytamy w Księdze Malachiasza, że ja, Bóg Jahwe, się nie zmieniam, że moje prawa są niezmienne. Wystarczy czytać psalmy 119, 111, 1, 89 i wiele innych miejsc w Biblii. I te słowa, które Jeszua powiedział, że ani jedna jota, ani kreska nie przeminie z prawa, aż to się wszystko stanie. I że ktokolwiek by nauczał, czynił i nauczał, bo ta kolejność powinna być. Prawo do nauczania ma dopiero ktoś, kto czyni, kto coś wprowadza w czyn, ten będzie wielkim nazwany w Królestwie Bożym. Oto więc nie ma nic, co by uzasadniało takie decyzje, takie postanowienia wszelakich różnych społeczności konfesyjnych, tak zwanych kościołów, które gloryfikują niedzielę, jeszcze nazywając ten dzień dniem pańskim i często powołując się na tekst Apokalipsy 1 rozdziału 10 werset. Każdy rzetelny egzegeta, biblista powie, że ten tekst nie mówi ani o świętości niedzieli, ani o świętości szabatu. Że zupełnie do innej sfery się odnosi, tego wymiaru eschatologicznego. Napisano masę różnych traktatów i książek na ten temat. Każdy, kto chce o tym wiedzieć, może wiedzieć. Każdy może wiedzieć i powinien wiedzieć, że nie my robimy łaskę Bogu, ale Bóg nam. Że my z łaski zostaliśmy zbawieni i zostaliśmy z łaski Bożej wszczepieni w Izrael Boży. Że jak mówimy o tym wszczepieniu, jesteśmy współobywatelami i współdomownikami Izraela Bożego. Izrael Boży nigdy nie zaprzestanie święcić
szabatu Bożego. My jesteśmy również Izraelem Bożym, chociaż jesteśmy nie Żydami. Jest oczywistą rzeczą, że my mamy naśladować od początku to, co było, co napisano, jak pięknie ujął w drugim rozdziale pierwszego listu Jan w 24 wersecie. Jeżeli tego się będziemy trzymać, co było od początku, to będziemy mieli społeczność zarówno z Bogiem, jak i Mesjaszem. Że my mamy naśladować Jeszuę, który w dzień szabatu według zwyczaju swego wszedł do synagogi i tam czytał i wykładał słowo. A tak na marginesie, wyobraźmy sobie, kiedyś czytałem w 80-tych latach, tę książkę jeszcze dalej mam, zanim znów wybuchnie Bezeriusz. Bardzo ciekawa książka o sprawach religijnych, wiary i o sprawach społecznych i politycznych. Wtedy nastąpiło porwanie Aldo Moro, premiera Włoch, któremu obcięto palec, zanim został zamordowany. Oto Jezus został tam zilustrowany, oczywiście graficznie, no, jako współczesny mężczyzna w garniturze. Był lepiej ubrany niż ja, bo miał krawat. Miał włosy dłuższe, oczywiście dałem mu długie włosy, żeby był rozpoznawalny, bo tak go zwykle się przedstawia. Ale wyobraźmy sobie, że rzeczywiście no, żyje on w naszych, czy pojawia się nagle, ni stąd, ni zowąd w naszych czasach, ubrany właśnie tak. I wchodzi do kościoła, któregokolwiek z kościołów, gdzie główne uroczystości zgromadzenia odbywają się w niedzielę. I no, gdyby pan nawet doszedł do głosu, gdyby zabrał głos i gdyby powiedział, to jak to wyczytacie te pisma? Przecież powiedziałem, że ani jedna jota, ani kreska nie może być zmieniona. Przecież jest napisane, że ja w dzień szabatu uczęszczałem do synagogi. Przecież jest napisane, ja powiedziałem to wyraźnie, że szabat jest ustanowiony dla Żyda, nie dla człowieka. Jak więc czytacie te pisma? Jakby postąpiono z Jezusem? On by wcześniej nie przedstawił, ja jestem Jezus z Nazaretu, wiecie, tylko się pojawiłem w takim akurat charakterystycznym dla współczesnego, no po prostu dla XXI wieku ubraniu. Tego Jezusa by potraktowano dokładnie w taki sam sposób, jak potraktowano go 2000 lat temu. Albo my wierzymy, jak wierzyli prorocy, albo my wierzymy, jak wierzył Jezus i apostołowie, albo my naśladujemy Jezusa i mówimy to konsekwentnie, albo po prostu my dopuszczamy się kłamstwa. Ja mówię ogólnie o właśnie współczesnym chrześcijaństwie. Broniąc na różne sposoby, wysuwając różne argumenty, aby tylko nie zgodzić się z Bożym Słowem, z Bożym Prawem, które wyraźnie i jednoznacznie mówi. Jednym nie podoba się drugie przykazanie, które zabrania czynić tego, o czym czytał brat dzisiaj w psalmie 115, mówiącym o tych bałwanach, bożkach, bo tak to trzeba nazwać, które mają oczy, uszy i tak dalej, ale są martwe, nieczułe, niewrażliwe. Innym się nie podoba szabat. No, złodziej będzie miał problem z przykazaniem, które mówi nie kradnij. Cudzołożnik, no wiadomo z którym. I tak po kolei, po kolei. Bóg na zasadzie Nowego Przymierza, czy na podstawie Nowego Przymierza, które zawarł z domem izraelskim i z domem judzkim, wpisał te prawa w ludzkie serca tych, którzy do tego przymierza przystępują. A zatem my, jeśli przyjmujemy rzeczywiście tę wiarę w jedynego Boga, Abrahama, Izaaka, Jakuba, czyli Izraela, czyli jeżeli utożsamiamy się z Mesjaszem i pierwotnym mesjanizmem, to najbardziej jesteśmy uczestnikami tego przymierza i Bóg dokonuje tego samego cudu, wpisując te same prawa w nasze serca. Nie ma żadnego po prostu odwołania od tego. Nie ma żadnych wątpliwości, krótko mówiąc, że cokolwiek zostało usunięte. Krótko mówiąc, bo przecież można by temat bardzo obszerny, można to podsumować jednym tekstem. Jeśli ktoś mówi, że w nim mieszka, po
powinien sam tak postępować, jak on postępował. Dałby Bóg, abyśmy tak postępowali, abyśmy cenili sobie, a kiedy śpiewamy naucz nas wierzyć albo naucz modlić, to dajmy temu zaraz wyraz. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? No bo przecież Bóg od razu wysłuchuje. Czyli od razu może mnie pobudzić. Daj Boże, naucz. A po cichu sobie to powiem sprawę, abym miał śmiałość odezwać się. Dać Tobie chwałę. Podziękować. Daj, aby szabat był prawdziwym błogosławieństwem. Rozkoszą. Abym przeżył ten dzień inaczej. Niech to wszystko służy chwale Bożej. Abyśmy mieli mądrze odpowiadać na takie dziwaczne argumenty prawa Noego. Amen.